Według dokumentów przewozowych białoruski kierowca miał wieść elementy drewnianych domów. Faktyczną zawartość ciężarówki ujawniono, gdy w pobliżu suwałk zatrzymano auto do kontroli. Funkcjonariusze celno-skarbowi z Podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej odkryli w naczepie ciężarówki na litewskiej rejestracji aż 400 tysięcy paczek papierosów wyprodukowanych na terenie Białorusi. Blisko dobę trwało rozładowanie gigantycznego transportu i przeliczenie skonfiskowanego towaru. Gdyby trafił on na rynek, budżet państwa straciłby ponad 10 milionów złotych. 41-letni Białorusin został zatrzymany i na wniosek suwalskiej prokuratury rejonowej osadzony w areszcie tymczasowym na okres 3 miesięcy. Za przemyt grozi mu nawet 10 lat pozbawienia wolności. Jak informuje KAS, to największy ujawniony transport nielegalnych wyborów tytoniowych w tym roku.